często można usłyszeć stwierdzenie materiały sztuczne są złe a to nie musi być prawda dlaczego zapraszam na najnowszy wideo poradnik Najważniejsza kwestia to to, że materiały sztuczne i syntetyczne nie musi oznaczać tego samego. O co w tym chodzi? Wyjaśniłam to już w pierwszym wideo z tej serii o materiałach naturalnych, sztucznych, syntetycznych itd. Także zapraszam Cię do jego obejrzenia, jeżeli jeszcze go nie widziałaś. Link oczywiście jest pod tym nagraniem. Więc materiały sztuczne dzielą się na chemiczne i syntetyczne. I te, które są materiałami chemicznymi, Chemicznymi są materiałami, które są pochodzenia naturalnego, tyle tylko, że są uzyskiwane w chemiczny sposób. Można powiedzieć więc, że są roślinne, ale potrzeba użyć chemii, aby z roślin, czyli na przykład z łodyżek, z drzew, z pokrzywy, bambusa, kukurydzy, konopi, zamieniły się w niteczki, które, czyli we włókna, które później zostaną do... Yy, Wyprodukowania użyte czy to tkaniny, czy dzianiny. Oczywiście najbardziej popularnym włóknem, jeżeli chodzi o materiały chemiczne, czyli sztuczne chemiczne, jest wiskoza. Ta najbardziej popularna i ona przeważnie uzyskiwana jest z celulozy drzewnej. Często nazywana jest również rajonem, czyli tak zwanym sztucznym jedwabiem. Dlaczego? Ponieważ Wiskoza może być włóknem bardzo wszechstronnym, może być użyta do tego, żeby zrobić właśnie wyglądającą na jedwabną, lejącą, lekko błyszczącą się sukienkę, a może zostać swetrem. Czyli przez to, że można z niej zrobić i tkaniny, i dzianiny o różnym wykończeniu, jest bardzo, bardzo, bardzo popularna i wszechstronnie używana w przemyśle odzieżowym. Dla mnie bardzo ważne są dwie kwestie. Jeżeli chodzi o użytkowanie wiskozy. Pierwsza z nich to to, że ma chłodny chwyt, to znaczy, że można ją nazwać taką chłodniejszą bawełną, czyli w sytuacji, kiedy dotykamy bluzki, która jest bawełniana i bluzki, która jest zrobiona z wiskozy, no to ta z bawełny jest taka jakby cieplejsza, a z wiskozy jest chłodniejsza, co oznacza, to że jeżeli ktoś jest zmarzluchem, tak jak ja, to wiskozowe bluzki czy sukienki zimą no nie są najlepszym wyborem. Natomiast jeżeli komuś jest zawsze gorąco, to ta wiskoza jest świetna. Opcją przez cały rok. Druga rzecz, jeżeli chodzi o wiskozę, to to, że ona niestety dosyć solidnie się gniecie no i też przez to źle prasuje. Czyli na przykład, jeżeli masz bluzkę albo sukienkę z jakimiś skomplikowanymi bufkami, marszczeniami, zagnieceniami, może okazać się to, że będziesz ją przeklinała podczas prasowania. Co też oznacza, że na przykład, gdy wyruszasz w jakąś podróż i zakładasz coś z wiskozy, no to może okazać się, że wysiądziesz po paru godzinach albo nawet po krótszym czasie niestety mocno pognieciona. Jeżeli widzisz wiskozę na metce, zrób taki prosty... Ym, Test to znaczy, że złap materiał po prostu w dłoń, lekko go tak zagnieć i zobacz, w jaki sposób będzie się zachowywał. Po takim lekkim teście będziesz wiedziała później, jak mocno ta rzecz będzie się e, gniotła. No więc gniecie się, e, źle się prasuje, e, ale też gdy jest mokra, jest dwa razy słabsza od bawełny. To znaczy, że e, bardzo często y, można ją zniszczyć, e, gdy jest. Prana, czyli jeżeli pierzemy ją ręcznie czy w pralce, czy później jakoś wykręcamy, naciągamy, strzepujemy, możemy niszczyć włókna wiskozy i po prostu rzecz wykonana z tego materiału może szybko nam się po prostu rozlecieć. Wiskoza jest bardzo popularna, jeżeli chodzi o podszewki. I to dobrze, jeżeli zastępuje włókno syntetyczne, czyli poliester, o którym też jest osobny materiał. Więc jeżeli zastępuje poliester, to jest dobra, ponieważ wiskoza jako rzecz pochodzenia naturalnego oddycha. To znaczy, że jeżeli mamy na przykład wełnianą marynarkę albo bawełnianą marynarkę z wiskozową podszewką, to znaczy, że obie warstwy oddychają, co jest bardzo dobre. No ale biorąc pod uwagę to, że wiskoza niestety jest taka mało trwała, to może okazać się, że jeżeli jeżeli jest kiepskiej jakości, to ta wiskozowa podszewka będzie się po prostu nam rwać, tak najnormalniej w świecie. No ale właśnie, jest też ciemna strona tej wiskozy, bo skoro jest taka bardzo popularna, no to znaczy, że jest duża produkcja tego włókna. Jeżeli jest duża produkcja i jest to celuloza drzewna, no to niestety nie zawsze jest tak, że ta celuloza jest efektem ubocznym jakiejś innej produkcji czy odzyskiwania drewna, ale niestety niektóre drzewa są hodowane albo w ogóle wycinane tylko to, po to, żeby wy, ym, wykorzystać je na przerobienie na właśnie wiskozę dla przemysłu odzieżowego, więc niestety nadprodukcja wiskozy powoduje wylesianie Ziemi, co jak wiemy, nie jest korzystne dla ekologii po prostu i naszego zdrowia, i naszego dobrostanu. Dodatkowo, gdy mamy już tą celulozę, to żeby zamienić ją w nitki, potrzebujemy użyć bardzo toksycznych, chemicznych e, takich rozpuszczalników, co oznacza, że do produkcji wiskozy, czyli żeby zamienić tą pulpę drzewną na nitkę, no to niestety używamy dużo chemii, która no, niestety wnika w naszą planetę i ją zatruwa. Dodatkowo też używa się ogromów, ogromów, ogromów wody, jeżeli chodzi o produkcję wiskozy. Więc tak naprawdę, pomimo, pomimo tego, że jest to włókno dobre dla naszego ciała, nie jest ono dobre, jeżeli chodzi o proces wytwarzania. I dlatego też wiskozę polecam używać głównie z drugiego obiegu. Dlaczego? Bo jeżeli komuś się nie zniszczyła, to znaczy, że była na tyle dobrej jakości, że nam też trochę posłuży, no i nie zabiłyśmy kolejnych drzewek, nie, nie zanieczyściłyśmy planety. Wiskoza nazywana jest włóknem pierwszej generacji, jeżeli chodzi o włókna chemiczne, co też, jak możesz się domyślać, oznacza, że są następne generacje. I włóknem drugiej generacji jest modal. Modal jest bardziej wytrzymały, co jest jego ogromnym e, plusem. E, pochłania 50% więcej wilgotności niż e, wilgoci, a nie wilgotności. niż e, bawełna. No i e, gdy go odpowiednio suszymy, to nie trzeba go tak mocno e, prasować. Gdzie najczęściej używany jest modal? Modal głównie mm, używany jest w T-shirtach, bluzkach, ale też w bieliźnie. Modal jest bardzo dobrym włóknem, właśnie drugiej generacji, ale jak możesz się domyślać, mamy też trzecią generację i trzecia generacja to kolejne włókno lyocell bądź inaczej taka nazwa handlowa to tencel. To jest ta trzecia generacja, ona jest najbardziej wytrzymała, jeżeli chodzi o tę właśnie chemiczną grupę, ale też co ważne jest wytwarzany w najbardziej ekologiczny sposób, używa się tam mniej tych żrących substancji. Co dla mnie takie ciekawe, to to, że lajosel czy Tencel potrzebuje tylko 6 tygodni, żeby zacząć ulegać procesom biodegradacji. Czyli gdybyśmy wyrzuciły taką naszą rzecz, ubranie z tego materiału, to w stosunku do innych naturalnych czy chemicznych, ani nie wspominając już o syntetycznych włóknach, będzie dosyć szybko się rozkładać. Dla mnie to ogromny plus. Ale oczywiście nie ma tylko samych plusów, bo. Też ma kilka minusów. Przede wszystkim słabo się farbuje, więc jeżeli lubisz mocne kolory, no to e, to włókno nie będzie tutaj e, dostępne w takich e, kolorach. No ale też e, jest. E, dwa razy droższy na przykład od bawełny. Więc też będziesz musiała więcej zainwestować pieniędzy w ubranie z tegoż materiału. Kolejnym, tutaj już poza tymi generacjami, więc pamiętaj, że generacja pierwsza to za druga to Model, a trzecia to lyocell. I tutaj dodatkowo jeszcze mamy kilka... Produktów, które są chemicznie uzyskiwane z natury, i jedno z nich jest acetat. Acetat to włókno, które jest bardzo wytrzymałe i zazwyczaj nie jest używane do produkcji ubrań, ale jest używane do produkcji podszewki. Więc jeżeli masz do wyboru podszewkę poliestrową, to nie, wiskozową lepiej dla Twojego ciała niż poliester, ale gorzej dla środowiska. Natomiast acetat będzie bardzo dobrym wyborem, jeżeli chodzi o podszewkę. Kolejną e, grupą jest e, włókno, które nazywamy kupro bądź cupro, w zależności od tego jak czy, czy w, jeżeli chodzi o napis, jest to celuloza z bawełny. Jest mocnym wytrzymałym włóknem, ma taki delikatny połysk, więc często jest używana do takich lejących, miękkich, połyskliwych bluzek czy sukienek. No i może powiedzieć, można powiedzieć, że zastępuje jedwab i też jest bardzo dobre na podszewkę. No i naszym ostatnim już włóknem, jeżeli chodzi o włókna chemiczne, jest bambus. I muszę przyznać, że gdy dowiedziałam się po raz pierwszy o bambusie trochę głębiej, trochę więcej rzeczy, to byłam zdziwiona, że nie jest to włókno naturalne, no bo przecież naturalne to powinno, no bambus, no to bambus, no to chyba też jak bawełna, tak jak len, tak jak wełna, tak samo bambus. Okazuje się, że nie. jeżeli napisane jest bambus, to tak naprawdę jest to też celuloza bambusowa, więc jest to też włókno pozyskiwane z roślinki, ale przetwarzane chemicznie. Także pamiętaj, każde włókno ma swoje plusy i minusy. Jeżeli lubisz mieć rzeczy oddychające, decyduj się zawsze na włókna naturalne i włókna te chemiczne, czyli sztuczne pochodzenia naturalnego. No i też to co ważne, pamiętaj, żeby dobrze dbać o swoje ubranie, a dbać to znaczy czytać metki, jakie prać i prasować. No i tutaj nie mogę nie wspomnieć o webinarze, który został nagrany przeze mnie, to znaczy właśnie na moje zaproszenie, przez Mamę chemii. Czyli Sylwia, Sylwię Panek, która jest specjalistką od chemii, ale tej chemii takiej, której, która nas otacza w naszym codziennym życiu. Zaprosiłam Sylwię, żeby poprowadziła dla mnie, dla moich klientek szkolenie. Nazywałyśmy je webinarem, ale chyba powinien, powinien być to raczej kurs online, ponieważ materiału jest naprawdę, naprawdę sporo. I tego nagranego, i tych materiałów, które są w PDF-ach dostarczone przez Sylwię, na którym właśnie mówimy jak prać bezpiecznie. Prać dla ubrań, czyli dla tych materiałów, dla tych włókien, o których ta cała seria jest, ale też bezpiecznie dla pralki, żeby ona się nie niszczyła. No i przede wszystkim bezpiecznie dla nas, dla naszego zdrowia i dla środowiska środowiska. Ponieważ okazuje się, że ta chemia używana przez nas w domu, czy do doprania, czy do sprzątania może być bardzo, bardzo, bardzo szkodliwa i pod względem alergicznym i pod względem chorobowym. Także zapraszam cię link oczywiście do tego produktu, do tego webinaru jest dostępny. Jeżeli chcesz być świadomą użytkowniczką produktów, które oferuje ci świat, oferują sklepy. Nie wybierać rzeczy, które są dla ciebie po prostu niezdrowe i za które najnormalniej w świecie przepłacasz. Chcesz dowiedzieć się jak robić pranie ekologiczne, naturalne, bardzo często w oparciu o produkty, które prawdopodobnie masz już w domu. Jeżeli chcesz nauczyć się robić swoje proszki do prania albo nawet niekoniecznie, ale chcesz wiedzieć jakie wybierać, żeby były bezpieczne dla zdrowia, to koniecznie wskakuj do naszego webinaru. No cóż, także na dzisiaj koniec, jeżeli nie sub subskrybujesz jeszcze tego kanału to serdecznie cię do tego zapraszam i do zobaczenia w następnych wideo poradnikach pa pa